Julia Matuszewska, TP-Info. Zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo Podgórne. Gmina Tarnowo Podgórne gminą dobrą do życia w województwie wielkopolskim. Serwis samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu Gmina Dobra do Życia, w którym wzięto pod uwagę 63 wskaźniki ukazujące jakość życia w ponad 2400 gminach w Polsce. Gmina Tarnowo Podgórne okazała się najlepszą do życia w tym rankingu w województwie wielkopolskim. Ankieta dla posiadaczy przydomowego szamba. Gmina Tarnowo Podgórne zachęca mieszkańców do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Odpowiedzi pomogą zaktualizować dane dotyczące tych instalacji w naszej gminie. Do końca roku wymienimy starą kartę mieszkańca na nową. Gmina Tarnowo Podgórne przypomina o wprowadzeniu na początku bieżącego roku nowej formuły karty mieszkańca. Mieszkańcy powinni wnioskować o nową kartę mieszkańca do końca grudnia. Sport. Koszykarskie emocje już w najbliższą niedzielę. W najbliższą niedzielę aż trzy drużyny Tarnowi Basket Tarnowo Podgórne zagrają mecze na własnym parkiecie. Kadeci U13 Tarnowi Basket zmierzą się z zespołem Basket Team 2 Suchy Las. Żacy U11 Tarnowi Basket zagrają z drużyną Basket Team Suchy Las, a trzecia liga mężczyzn Tarnowi Basket zmierzy się z zespołem AKM Grumi Nowy Tomyśl. Dominik Siąkowski z brązowym medalem. Dominik Siąkowski wywalczył brązowy medal podczas drugiego Grand Prix Wielkopolski w tenisie stołowym w stawce 44 zawodników. Oprócz Dominika dwa medale zdobyli klubowi trenerzy. Karol Dzida srebro i Jakub Budziński brąz. Obaj rywalizowali w kategorii seniorów. Turniej siatkarskich dwójek. Już w najbliższą sobotę w hali sportowej OSIR w Tarnowie Podgórnym odbędzie się turniej siatkarskich dwójek z roczników 2011-2014. W rozgrywkach udział wezmą takie drużyny jak UKS Lusówko, UKS Akademia Siatkówki Lusowa, UKS Komorniki oraz Tarnowia Volley, bo Tarnowo Podgórne. Kultura. Koncert Teatru Mozaika. Choinka i jej wigilijne kreacje. 12 grudnia o godzinie 17 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym odbędzie się koncert dla najmłodszych. Choinka i jej wigilijne kreacje w wykonaniu Teatru Mozaika. Bilety na koncert tradycyjnie do kupienia w kasach GOK Sezam lub na www.biletyna.pl. Poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy tp.info. Zachęcam do obserwacji naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo Podgórne już za tydzień. Thank you.